22, mi to ja, Damian, OP, 221 TV. Ale dzisiaj z odcinku na boisko. Tylko ze względu na to, żeby się przywitać z wami. Po to, żeby ty na tym palcu nacisnął te tutaj, o tu nacisnął, po to te, wiecie o co chodzi, ta subskrybą mikanu, żeby być na bieżąco. Tu na dole będziecie mieli Sares, Dzwona Wal i SS-o widzowie. Łapkę w górę zostawcie i operator się przestawi. Przestawcie. A, Rafał Lewonowski, Sołtys LF i tam, no, itp. Wyszedł na boisko po to, żeby przypomnieć sobie stare czasy, jak kiedyś... Nie, Rafał, przyszedł sobie przypomnieć sobie stare czasy, jak kiedyś do Brudzi chodził. Czasów podstawówki klasy 1-2-3. A ja sobie przyszedłem przetestować sobie boisko. Dobre właśnie boisko, patrz na kamerę. Mm. Ja ci płacę za robotę. No nie, nie, nie. Bo się widać mnie dokładnie właśnie, żeby ja był widoczny na tej kamerze, po to, żeby operator wiedział. Bo ja operatorowi tłumaczę po to, żeby nauczyć go coś nowego, po to, żeby on mógł kiedyśkolwiek się nauczyć i po to, żeby to umieć w przyszłości wykonać to zadanie. A w dzisiejszym odcinku szedłem na boisko, po to, żeby wam jeszcze witać i porównać boiska, jak u mnie jest i jak u niego. I w dzisiejszym odcinku będziemy robić pompki przez minutę. Takie przykładowo tak powiedziałem, po to, żeby bardziej... Rafał chce się rozebrać właśnie. I ciężko jest Rafałowi właśnie, bo on ma płas trzeci deszczowy, a my będziemy takie challenge robić dzisiaj. Co minutę każde ćwiczenie robię. Ja zaraz wam wszystko wytłumaczę, po to, żeby widzowie wiedzieli i też widzowie mogły kiedyś w przyszłości to wykonać. Czapkę sobie założę, bo mi zimno w głowę. I dzisiejszym zadaniem jest challenge taki. Mam zegarek i w zegarku mam ustawione stoper taki, który musi mi wyliczyć minutę. Przez minutę właśnie muszę robić przysiady fizyczne, które wykonuje każdy człowiek na siłowni albo w szkole, na sali gimnastycznej. W czasie, jak się ma WF. WF to jest wychowanie fizyczne i takie ćwiczenia po prostu w dzisiejszym odcinku będziemy wykonywali. Mamy na to minutę. Operator będzie obliczy mi czas minutę. Będę robił pompki, przysiady, bzuski. Co jest będę robił? Pompki, przysiady, bzuski. Jakieś różne ćwiczenia, które mi do głowy wpadną, mogę takie ćwiczenia zrobić, jak widzowie napiszą mi w komentarzu, jakie jeszcze mam zrobić. Jak chcecie taki odcinek, to zostawcie tam na dole łapkę w górę i kolejny odcinek nagram i napiszcie komentarz, jak wam się podoba właśnie odcinek i pokażę wam całe boisko, jak to fajnie wygląda. Kiedyś będziecie chcieli, to możemy tutaj po prostu syć i zagrać piłkę właśnie. Lepiej jest challenge zrobić z pieniędzmi albo jakimiś nagrodami. Zobaczymy, jak po prostu mi zdrowie na to pozwoli. A Sołtys LF, on czasami nie ma czasu, bo ma pracę, ma rodzinę i musi rodziną spotykać się i odpoczynek w innym mieście. Po prostu wakacje są i kiedy jeździ tam, gdzie trzeba, po prostu żeby odpocząć. Raz u babci, niedługo wyjeżdża, nie będzie czasu. Ja niedługo będę zdjęcia robił na Instagrama i zapraszam na Instagrama, widzowie, pod tytułem na Instagramie Merchel Damian i zapraszam. Widzicie, mnie rozpozna tak po tym, jak ja teraz wyglądam. Po spodnie, po tapce, bo tak nie ma i jest Stadion Narodowy z tyłu na Instagramie i woda, czyli Wisła. Ładnie. A dzisiejszy odcinku sobie pokażę te boisko po to, żeby widzowie byli z tego dumni, zadowoleni. Krótka przerwa i boisko pokazuję. Widzowie, widzimy tutaj fajne, luksusowe boisko. Typowo takie, jakie jest na Stadionie Narodowym i można mecz ligowy zagrać. U mnie to jest małe boisko i po każdym kącie tu i tu są posy bramki. Tutaj jest posy bramki i dwie ligowe bramki duże. Takie typowo na prawdziwe boisko i też koszykówkę można grać. Dziury są, trzeba typowego Janusa wziąć, żeby naprawił. A tu i Buda, co Rafał chodził do szkoły. A to on, operator. Nie mogę go pokazywać, bo ma
Man, nie pozwalaj, będę musiał zacenzurować, ale dobrze, że ręką zakrył, ale możecie wiedzieć, że on ma kanał na YouTubie, po to, żeby widzowie zostawili mu łapkę w górę i widzimy się tym challenge'u właśnie. Widzimy się na miejscu. Ja stryknę, a wy będziecie ją dalej oglądać. Jestem na miejscu i zaczynam. Jak przyjdzie operator, to zaczynam, bo operator poszedł do łazienki. Nie będę się interesował, bo to nie moja sprawa. Sprawa to jest co tutaj robi. Tylko co posądzę, żeby miejsce było. Ale to walc. Czerwony przycisk. Żeby ja był z tego dumny, zadowolony i łapkę w górę zostawcie. Pokazuję, co będzie. Właśnie. Dobra, wróciliśmy widzowie. I jeszcze raz będę musiał nagrać, bo ponieważ Rafał nie włączył nagrywania, ale widział w telefonie, jak jest kontynuowana, ale się nie poddam. Jestem facetem twardym i dam wszystko radę. Panie brzuszki, przysiady i pompki mam. Zrobię co minutę. Jak będę robił, to będzie muzyka leciała, albo będę coś wam opowiadał. Nie róbcie tego domu, jak nie macie maty. W telefonie uruchomię minutnik. I zrobię pierwsze pompki. Pomyliło mi się, nie to mi się cała kliknęło. Z tego zmęczenia właśnie mi zrobię. Robię pompki. Będę robił, dopóki kiedy mi nie wyjdzie właśnie, bo jest małe pomieszczenie. I trochę po swojemu robię. Jakby było dużo pomieszczenie, tak jak na sali gimnastycznej, to bym dał radę. Ja się nie podam. Jak będę przerwy robił, to będę cieniasz i mnie wysmieje ta w komentarze. Właśnie. I nie mówcie widzowie, bo ja ten trochę zmęczony i robię jak umiem. Ja się nie poddam. Będę walczył honorem, jak w wojsku. Podrapię się po osoba, bo to obowiązek. Nie poddawać się, człowiek. Nie róbcie tego, jak jesteś zmęczony. Ja już siły nie mam. Nie poddam się. Będę w walce honorem. Ile rapo zostało? Jak w końcu zrobiłem? Ja już się nagrywa. Pomyślałem, że jeszcze raz, bo musiałem odpocząć. Pomyślałem, że robiłem wcześniej. Rafał, pokaż, co on trwa. Po to, żeby było lepiej widać. I trochę mnie mięśnie bolą. Za to, że 2 minuty prawie musiałem robić. Bo się Rafał nie nagrywał. Ale dzisiaj, ale teraz zacznę robić przysiady. A potem brzuszki. A, jeszcze uruchomię telefonie właśnie stoper, żeby wyliczył minutę. Ale trzeba poprawić to minutnik w telefonie. Minutę na to mam i zostawcie łapkę w górę. Ja sobie w głowie liczę i trzeba poformować, że jak chcecie takie ćwiczenia robić, musicie robić na miękkim rzeczy. Na twardym to możecie zrobić skłonne przysiady, ale chcecie takie mocne. Rafał pokazywał mi twarz. I pas na kamerę, czy widać dokładnie moją twarz, po to, żeby widzowie nie śmieli się ze mnie. Po to, żeby widzowie też mogli takie coś wykonać. Możecie kimś się założyć. Spodnie mi spadają. Będę chudy, bo dużo ćwiczę. Nie podam się. Ale chcecie takie ćwiczenia robić, to kupcie sobie matę do ćwiczeń i musicie ćwiczyć. Tak jak na WF-ie macie ćwiczenia, albo na korektywie. Na macie ćwiczyć tak sobie. Po to, żeby mieć dobry styl życia. Dobry kręgosłup, właśnie, i żeby dobrze one współpracowało i wtedy sobie będzie lepszy. I minuta się skończyła. Jeszcze zostały brzuszki, ale będę robił po swojemu, bo patrzcie, Rafał, patrzcie widzowie, na boku, bo jest ciasny i będzie jeszcze nie boleć. Ale mogę na łóżku zrobić. Bo jest usko miękkie, ale bajzer. Ale brzusków nie zrobię, bo jest za twardo. Zabić matę. Zrobię sobie za to widzowie skłony. Brzuski już robiłem, testowałem. Nie polecam na twardym, będziecie mieli problem z kręgosłupem. Robię widzowie skłony. Albo coś się wymyśli po prostu siedzenie. Sorry, że obiecałem wam brzuski, ale
w kolejnym odcinku dla was zrobię, jak wy myślicie mi przypomnieć. Ale spróbuję zrobić. Nie, nie poddam się. Widzowie, wysmieję to mięsienie, ten facet. Dla was to zrobię. Robimy. Widzowie, nie róbcie tego, będzie was kręgosłup boleć. Jesteś, jak jesteś gruby, to podłogę zarobię. I są kilka sposobów na robienie przysiady. Takie? Właśnie? Takie nie są przysiady, pomyśl, się brzuszki. Albo takie, na takie. Na takie, albo wam nie dawane typu. Siły nie mam. Moje tam trochę przyjedzone właśnie, bo jadę kebaba. I może przez to mnie brzuch boli. Ale nie róbcie tego w twardym miejscu. Róbcie tam, gdzie miękko. Polecam łusko właśnie. Tam materac. Albo jakoś matę. A ten cholerny pasek trochę ciśnie i nie obrażaj mnie, bo ponieważ nie inne spodnie mam. Paski bym nie miał, to by mi dało, by dałoby mi radę. Robiłem. Ale musiałem wam powiedzieć właśnie. Ale w kolejnym odcinku będzie dobrze. Zmęczony jestem strasznie, ale po prostu widzę, dam radę wytrzymać, ale trzeba skoro robić, po to, że nie podałem. Ale brzuszki nie wyszło, było za twarde. Pokażę wam. Za twarde. Pasek miałem i niezgodny strój do ćwiczy. I za co mnie poślady boli. Paska. I robiłem po prostu po swojemu przysiadu brzuszki po to, żeby było lepiej, łatwiej i wygodniej mi się robi. Poprawnie nie zrobię tego, bo wina podłogi. I ze tą skórobki. Nie jestem. Bo się nie opłaca na skórobki, bo jestem tak zmęczony, że nie daję rady. Spoczyłem się, bym czegoś się napił. A wy widzowie, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić kolejnego takiego odcineczka. A widzowie będą chcieli kolejnej się napić. Dobra. Koli się napije. A Rafał, daj mi wody. Bo ja ćwiczenia się robiło, to trzeba wodę pić. Pij wodę po to, żeby być zdrowy. Na razie trzymaj to się, papa.